Szanowni Państwo, no i teraz ten moment prawykonania, a więc utwór napisany specjalnie na dzisiejszy wieczór, zamówiony przez Agnieszkę Duczma, Kacpra Smolińskiego, koncert podwójny na harmonikę chromatyczną, marimbę i orkiestrę smyczkową. Proszę Państwa, ten szczególny moment dowodzi sam z siebie, że spotykamy się z utworem, którego jeszcze nie słyszeliśmy. Kompozytor konfrontuje swoje dzieło ostatecznie z kształtem brzmieniowym sali koncertowej z publicznością. Powiem więcej, nawet tytuł tego utworu, można powiedzieć, wykuwał się do ostatnich chwil, bo na początku kompozytor zatytułował to jako koncert na harmonikę chromatyczną i perkusję. Ale te instrumenty, które w gruncie rzeczy są głównymi bohaterami, to obok harmoniki ustnej marimba, a w drugiej części tego koncertu wibrafon. Kacper Smoliński, Wielkopolanin, słuchaczom Dwójki, znany jest m.in. z audycji Jazz.pl w grudniu ubiegłego roku. Pojawił się w tym naszym koncertowym jazzowym cyklu w towarzystwie drugiego solisty tego wieczoru, Bartka Millera, który będzie wykonywać partię na obu instrumentach perkusyjnych. Jest absolwentem Poznańskiej Akademii Muzycznej oraz Jazz Instytutu w Berlinie w klasie harmoniki jazzowej. Jego mistrzami byli m.in. Peter Weininger, Kurt Rosenwinkel, Krzysztof Dębski, Maciej Kociński. Jest laureatem szeregu nagród, m.in. dla najlepszego solisty na Internacjonale Jazz Bochem Burghausen w 2019 roku. O utworze mówi tak. W istocie jest to utwór na harmonijkę i marimbę. Oba instrumenty są idiofonami i, jak przyznaje sam kompozytor, to jak dotąd pierwsza, większa forma w jego kompozytorskiej tece. Łączy rozmaite elementy stylistyczne, pojawi się więc tutaj i jazz, i muzyka filmowa, ale całość zamknięta jest w klasyczną formę trzyczęściowego koncertu solowego. Pierwsza część to forma sonatowa, druga utrzymana w formie pieśni, a więc APA, i na koniec znów uproszczona forma allegra sonatowego. Schemat tempa to szybka, wolna, szybka. No i warto zauważyć, że kompozytor sam sobie napisał partię na harmonijkę ustną, co można powiedzieć jest nawiązaniem do tej pięknej, dawnej tradycji muzycznej, kiedy kompozytor i wykonawca stanowili jedno tej tradycji sięgającej muzyki od baroku po środkowe dekady XIX wieku, a więc środkowy, późny romantyzm. Obaj soliści współpracują ze sobą, są zaprzyjaźnieni. Tu inspiracja płynęła z obu stron, ale pan Bartek Miller przyznaje się raczej do środowiska muzyki poważnej. W autoprezentacji powiedział o sobie: nie lubię mówić o sobie w superlatywach, ale mam muzykę w każdym pierwiastku swojego ciała i mam potrzebę dzielenia się z nią. A więc Kacper Smoliński i Bartek Miller podzielą się z Państwem swoją muzyką, a koncert, który Państwo za chwilę usłyszą, ma układ części Adagio Allegro, Adagio i Allegro Molto.
Thank you.
dedykowała dwójce jej 85-lecia.